Cześć. Dzisiaj zaimplementujemy sobie w C# algorytm sortowania według wyboru. Algorytm sortowania według wyboru sortuje tablicę, wielokrotnie znajdując minimalny element w tej tablicy. I znajduje ten minimalny element w nieposortowanej części tablicy i umieszcza go na początku tablicy. I algorytm ten utrzymuje jak gdyby dwie podrzędne tablice w tej naszej tablicy, którą sortujemy. Pierwsza to jest podtablica, która jest już posortowana i druga no to jest pozostała część naszej tabeli, czyli podtablica, która jest jeszcze nieposortowana. I teraz algorytm działa w ten sposób, że w każdej iteracji sortowania jest wybierany minimalny element z nieposortowanej podtablicy i przenoszony do posortowanej podtablicy. I poniższy przykład wyjaśnia powyższe kroki. Mamy tutaj tablicę. Tablica jest pięcioelementowa z liczbami 79, 43, 7, 11 i 5. I teraz algorytm rozpoczyna i algorytm ma za zadanie znaleźć minimalny element w tej tablicy i sprawdza na początku indeksy od 0 do 4, bo to jest pięcioelementowa tablica. I sprawdza wszystkie te elementy i znajduje najmniejszy i umieszcza go na początku. Czyli jak znajdzie najmniejszy, w tym wypadku najmniejszym jest piątka, to ta piątka zostanie umieszczona na początku, a potem kolejne liczby takie, jakie były w tej tablicy, czyli 79, 43, 7 i 11. No i następnie przechodzi do kolejnej iteracji, tylko teraz już pierwszego elementu nie sprawdza, tylko sprawdza kolejny, bo pierwszy już jest w właściwej kolejności. Czyli sprawdza teraz elementy o indeksie od 1 do 4 i znowu znajduje najmniejszy element i umieszcza go na początku tablicy, a dokładnie to już za tym najmniejszym elementem, na pozycji nie 0, tylko na pozycji pierwszej. I mamy w tym momencie już 5 i 7 na początku, dwie najmniejsze elementy, a pozostałe są tak jak były, 79, 43, 11. No i w kolejnej iteracji znowu jest znajdowany minimalny element, czyli najmniejszy element, ale już tylko są sprawdzane pozycje trzecia, czwarta i piąta, czyli indeks od 2 do 4. Znowu jest znajdowany najmniejszy element i wstawiany na pozycję trzecią. No i tak jest robione do tego momentu, aż sprawdzone zostaną wszystkie elementy i wszystkie elementy ustawione we właściwej kolejności. Dobrze, to teraz zaimplementujmy sobie to w C#.